Wiosna. Zajmuję się filmowaniem przyrody. I dla mnie wiosna jest takim czasem, na który czekam chyba najbardziej. Bo przylatują ptaki, dzień jest coraz dłuższy i pojawiają się pierwsze kolory. Przylaszczki. Całe dno lasu usuwane jest przylaszczkami, zawinicami i wawrzynkiem wilczełyko. Są to wszystko trujące rośliny, których nie możemy zjeść, dlatego że wiosną każde zwierzę, każdy owad bardzo pragnie tej zieleni, pożywienia też szuka. I jak czmiele korzystają z wawrzynka, tak pszczoły szukają pierwszych kwiatów, głównie drzew owocowych. I spójrzcie, jak wchodzą do ula, mają na łapkach takie duże ilości pyłku. To właśnie z tych drzew owocowych i dzięki tej pracy pszczół możemy cieszyć się jabłkami czy gruszkami. A tu żaby moczarowe. Pierwsze żaby, które wychodzą ze swoich ukryć. Czasami jak jeszcze śnieg leży, a samce są pięknie niebieskie. Samice są bardziej brązowe. One tak kumkają, a troszeczkę jakby szczekały. Możecie je spotkać na bagnach i moczarach i moim zdaniem są to najpiękniejsze żaby, jakie można w Polsce spotkać. Chociaż spójrzcie na złote oko tej ropuchy. Ale jakie jest niebezpieczne przechodzenie do takiego miejsca składania skrzeku, skoro wszędzie po jezdniach jeżdżą samochody. A tutaj takie sznury to właśnie są jajeczka złożone przez ropuchy, które w wodzie są przez pewien czas, a później wychodzą na suchy ląd. Ale jak tylko zbliża się niebezpieczeństwo, to pod wodę. W lesie nie jest tak różowo. Wiosną zaczyna brakować pożywienia. Sarny chodzą i zjadają zeszłoroczną trawę, suchą trawę, która jest takim niezbyt wartościowym pokarmem, ale one są do tego przystosowane i doskonale się czują, zjadając taką paszę. Przylatują żurawie. Pierwsze duże ptaki, które czasami już są w lutym, a na początku marca właściwie wszędzie możecie spotkać żurawie, dlatego że one są dużymi ptakami, a odlatują na południe i muszą bardzo szybko zbudować gniazdo, złożyć jaja, żeby ich piskle zdążyła się wykluć i odlecieć. To właśnie żuraw siedzący na gnieździe, choć takie siedzenie i wysiadywanie jest nudne nawet dla ptaka, co pewien czas on musi wstać, bo teraz ziewnął, musi wstać, wyprostować nogi, przeciągnąć się, poprawić jajo, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Zresztą żurawie nawet rozmawiają ze swoim jajkiem, gruchają tak po cichu i już wtedy nawiązuje się więź z rodzicami. Natomiast jelenie bardzo chętnie wygrzewają się na słoneczku. Takie ciepłe, wiosenne dni, to ja przynajmniej szukam jeleni na takich górkach właśnie z południową wystawą. Tam, gdzie będzie świeciło słońce. Każdy lubi ciepło, każdy lubi promienie słoneczne, każdy potrzebuje witamin. Natomiast kaczki w tym czasie mają swój okres godowy. Kaczory się pięknie wypierzają, taką głowę, jak widzicie, selenową, troszkę niebieską, trochę zieloną. Natomiast kaczki są dużo bardziej szare, głównie dlatego, żeby być niedostrzeżone na gnieździe. Ponieważ kaczka ma otwarte gniazdo, a w dziuplach gnieżdżą się inne ptaki, na przykład szpaki. Jak tylko przylatują na wiosnę, próbują zająć najlepsze i najbardziej wygodne miejscówki. Natomiast gdy topnieje śnieg, woda wylewa się i powstają rozlewiska nad rzekami. I tam możemy spotkać ptaki brodzące, które lecą na daleką północ, na przykład bataliony. Trudno się je filmuje, bo są bardzo ruchliwe, małe, ale za to pięknie wypierzone. Nie ma dwóch takich samych batalionów na całym świecie. Każdy jest troszeczkę inny. Każdy jest inny, ładniejszy, piękniejszy, a samice są z kolei małe i niepozorne. Właśnie tak w świecie ptaków jest troszeczkę odwrotnie niż w świecie ludzi. Głównie dlatego, że samice muszą wysiadywać jaja i nie mogą być dostrzeżone przez drapieżnika. A taka ilość wody zapewnia też dużo pożywienia, ponieważ woda to życie. Tam są ślimaki, tam są różne owady, które się w wodzie wykluwają, jętki i te wszystkie larwy zjadają właśnie ptaki brodzące, które brodzą w takiej głębokiej wodzie. Chociaż ważnym jest czas, kiedy przylatują dzikie gęsi. One odleciały z Polski już kilka miesięcy temu, a żyją bardzo długo i przyzwyczajają się do takich miejsc, w których się urodziły, tak samo jak bociany.
a jak już bociany przylecą, to wiadomo, że jest prawdziwa wiosna. Właściwie już zima się na pewno skończy i będzie już tylko ładna pogoda. Natomiast w lesie nadal jest szaro i smutno, nie jest tak zielone jak na łąkach, a wilki już przygotowują sobie miejsce do wykopania nory, miejsce, w którym urodzą się małe wilczki. Tata całej rodziny patroluje teren, chodzi dookoła, węszy, sprawdza, czy na pewno jest bezpiecznie. A obwąchuje moją kamerę wielki łoś. I choć kamera jest bardzo mała, obiektyw jest wielkości 2 złotówki, to łoś zawsze jakimś dziwnym sposobem dostrzeże ten blask małego szkiełka. Przyjdzie, obwącha, przecież on jest taki wielki, obiektyw mu w żaden sposób nie zagraża, ale łoś jest ciekawski, musi wszystko dokładnie wiedzieć, co w jego lesie się dzieje. I choć jeszcze jest zimno, to on, oprócz tego, że wody się z kałuży napije, też chętnie się do kałuży kładzie. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale łosie i jelenie, nawet jak jest bardzo zimno i sprzyjające są warunki, chętnie kładą się w taką zimną wodę. A to ja. Przygotowuję moją czatownię, bo już ziemia rozmarzła, wpuszczam takie beczki i spójrzcie, nie ma śladu. A ja podchodzę, zdejmuję pokrywę od beczki, chyc wskakuje do środka. Część kamer mam przykręconych do drzew, a jedna jest na wieku od beczki, którą mogę sterować. Siadam w środku cichutko i śpię do rana. Rano mój zapach już się cały rozchodzi i wtedy mogę filmować piękne zwierzęta. Nawet takie stare, mądre jeleje przechodzą tuż koło mnie, nie czując żadnego zagrożenia. Chociaż czasami zdarza się, że mój zapach się wydostaje na zewnątrz i wtedy jest człowiek i jeleń ucieka. I nadchodzi lato. Lato nadchodzi niepozornie, wiosna tak delikatnie przechodzi w lato. Dni są coraz dłuższe, coraz cieplejsze, zaczyna się bardzo dużo zieleni dookoła, a koziołki, jak widzicie, mają duże poroże, ponieważ latem one walczą o względy samic. Dla kuny lato jest takim okresem dosyć trudnym, bo ona ma futro bardzo grube i jest nocnym zwierzęciem, a latem dni są bardzo długie, a noce są krótkie, więc kuna wcale nie lubi tego okresu aż tak bardzo. Natomiast wilki jak najbardziej. Właśnie urodziły się małe wilczki w norze, które wyszły z tatą na pierwszy spacer. Zobaczyły kałuże, oglądają, wąchają, sprawdzają, co tam się dzieje i to jest ich pierwszy kontakt z wodą, ponieważ jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że one się boją swojego własnego odbicia. Wąchają tą wodę, dotykają, próbują gryźć. I dopiero tata im pokazuje, to jest woda, nie pijemy tylko mleczko, mamy, tylko pijemy językiem. A tutaj też rodzina dzików, które uczą się od swojej mamy, jeszcze nie potrafią się kąpać w błocie, ale już próbują. Natomiast w lesie rodzą się małe sarny i małe jelenie. Mają takie kropeczki, żeby trudniej było je zobaczyć. I jest moja wielka prośba do was. Jeżeli kiedykolwiek w lesie będziecie szli na spacer i zobaczycie w trawie małą sarenkę czy małego jelenia, a nawet małego łosia, nie wolno dotykać takiego zwierzęcia, ponieważ mama na pewno do niego wróci. One nie są w stanie tak szybko uciekać jak mama, dlatego mama tupie i one zostają w miejscu tak przyciśnięte do ziemi, przyklejone do ziemi, żeby się ich nie zobaczyli. A tu właśnie kolejny koziołek z pięknym porożem, bo chce się bardzo podobać takiej oto sarnie. Sarna urodziła swoje dzieci, ale te zeszłoroczne cały czas jeszcze z nią chodzą, bo z mamą są związane. Mimo, że mama już urodziła kolejne pokolenie, to one jednak cały czas się czegoś od mamy uczą. A tutaj pleszka. Pięknie śpiewająca pleszka u mnie w ogrodzie i no właśnie, jak przylatują ptaki wiosną, to od razu jest inaczej. Jest tak radośnie, nie ma ciszy w lesie. Wszystko śpiewa, wszystko się rusza, ale taki śpiew może zwabić lisa, a nawet lisicę. To jest lisica, która niedaleko stąd ma swoją norę, a przed norą paraszkują już małe liski. I to cała duża rodzina małych lisków, bo jest ich 6. Tutaj widzimy 5, ale jest jeszcze jeden, który gdzieś się tutaj schował. Wygrzewają się na słoneczku, czekają na mamę, bo małe lisy są uzależnione od mamy. Tam tylko mama się nimi zajmuje i one czekają właściwie cały dzień, kiedy mama przyjdzie, przyniesie im trochę pokarmu, może się trochę z nimi pobawi i kiedy wreszcie wyprowadzi je na szeroki świat. Właśnie taki.
a świat jest piękny, są bardzo ciekawskie. Mimo że czasami nadchodzą burze, tak jak teraz, i są ciemne chmury, to jednak cały czas coś ciekawego dzieje. A tutaj krewniak lisa i troszkę psa, jenot. Jedyny psowaty, który zasypia na okres zimowy. Mi bardzo trudno było sfilmować małego jenota, bardzo się starałem, ale to są nocne zwierzęta i w dzień bardzo niechętnie wychodzą na zewnątrz, nie pojawiają się. Aż tu nagle tup, tup, tup i przybiegł mały jenot, który się rozgląda, a z krzaków wychodzi następny. To była bardzo piękna rodzina jenotów. Och... Są to mali rozbójnicy i psotnicy, to muszę wam powiedzieć, ponieważ za każdym razem próbowały podejść do mojej kamery, obwąchać, pobrudzić, ale tym razem poszły gdzieś tam z mamą daleko. No i małe dziki, które były bardzo małymi pasiaczkami, już troszeczkę urosły. Wbrew temu, co ludzie mówią, one bardzo chętnie jedzą zieloną trawę, taką świeżą trawę i nie czynią w lesie żadnych szkód. Taki mały dziczek już w tym wieku potrafi zjeść dużo larw owadów, które mogą zagrozić lasom. A mama idzie pod drzewo, a one kwiczą, ponieważ zaraz będzie je karmić. Mama dzicza ma tylko 12 sutków i jak ma więcej dzieci, to wtedy musi się podzielić z innymi dzikami, bo każdy z małych dziczków ma swój sutek, z którego leci mleko. A tu jest ujęcie, na które bardzo długo czekałem. Marzyło mi się, żeby sfilmować jelenie z malutkim cielaczkiem, które idą pod słońce taką piękną rzeką. I właśnie takie marzenie udało mi się zrealizować, bo te wszystkie ujęcia, które filmuję, chcę też, żeby były bardzo piękne, żeby były takie charakterystyczne. Tak jak to ujęcie z łosiami. To są same byki, które jedzą koniczynę. Koniczyna jest niezwykle kaloryczna i czasami aż odbija im trochę, jak widzicie, i próbują się bucać. No tak, jak się dużo najedzą. A tutaj lis, który nie lubi zmoczyć łapek, chociaż latem woda w rzece jest bardzo ciepła, on nie ryzykuje. On woli przejść na drugą stronę po takim naturalnym moście utworzonym z powalonego drzewa. Rozgląda się przy tym, idzie cicho i uważnie. A tu sujka. Sujki i inne ptaki latem mają problem z zaopatrzeniem w wodę, dlatego latają do kałuż. A przy takiej kałuży jastrząb o tym wie. On się lubi na sujki zaczaić. Ale sujki mają tajną broń. One potrafią się ostrzegać głośnym krzykiem i wiedzą doskonale, że się zbliża jastrząb. A tu już końcówka lata, jelenie mają piękne poroże, bo powoli zbliża się jesień i czas rykowiska. Ja też muszę się do tego czasu przygotować, dlatego mam takie specjalne, rozstawiane ambony, właściwie zwyżki, na które mogę wejść i przymocować kamerę. Ale żeby zwierzęta mnie nie zobaczyły, muszę założyć na siebie siatkę maskującą. Gdy wejdę do góry, to wtedy przez lornetkę rozglądam się dookoła. Jak zobaczę jakikolwiek ruch, że idą zwierzęta, to wtedy wypuszczam czołg zaopatrzony w kamerę. On jest bardzo sprawny, potrafi przejechać przez patyki, przez jakieś bagno i nie niesie ze sobą zapachu człowieka, tylko staje na ścieżce, obraca wieżyczkę z kamerą i czeka. A wtedy zwierzęta podchodzą, wąchają go i mogę robić tak piękne ujęcia, tak niesamowite zbliżenia, bez obawy, że spłoszę jakieś zwierzę. To był Daniel, a teraz oczywiście łoś, który, jak już wam mówiłem, musi wszystko obwąchać, nawet taki czołg bardzo chętnie sprawdza. Widać, jakie ma piękne, brązowe oko, jakie ma rzęsy, ślady po porożu, które zgubił i spokojnie sobie, niespłoszony, odchodzi dalej. Ale czasami jest już tak źle, że brakuje w lesie wody. I tutaj przyszedłem w nocy, nie widziałem, że kałuża zupełnie wyschła. Przyszedł jeleń, który się chciał napić, ale nie było ani kropelki. Przyszedł drugi, spłoszył tego, szuka, szuka i aż mnie serce bolało, że one się tak męczą z braku wody. Kupiłem taką cysternę, żeby dowozić im wodę do picia. Jeleń oczywiście ma poroże w czasie wzrostu, ale jeszcze lubi się tym porożem podrapać, bo muchy bardzo boleśnie go gryzą w brzuch. Tam jest jedyne miejsce, gdzie nie ma sierści, dlatego muchy to wykorzystują. Ja kupiłem taką beczkę na
pełniłem ją wodą i wszędzie do lasu woziłem właśnie wodę. Może to dziwnie brzmi, ale dla zwierząt jest to bardzo ważne. Zobaczcie, mój samochód jeszcze widać u góry, a już przybiegł jeleń, żeby tej wody się napić. Takie miał wielkie pragnienie, tak mu się bardzo pić chciało.